wracamy po króciutkiej przerwie. Ze mną i z Państwem jest już kolejny gość, Agnieszka Lisowska z Akademii Sztuki. Dzień dobry. Dzień dobry. I rozmawiać będziemy o... To jest chyba najlepsza informacja dla studentów i dla absolwentów uczelni artystycznych, bo mogą wziąć udział w konkursie i wygrać. Ogłosiliśmy konkurs na gadżet promujący Centrum Przemysłów Kreatywnych. Gadżet, który ma być przede wszystkim właśnie kreatywny i który ma być stworzony przez studenta lub absolwenta uczelni artystycznej, co oznacza, że w tym konkursie mogą brać nie tylko studenci i absolwenci Akademii Sztuki w Szczecinie, ale też wszystkich uczelni artystycznych w Polsce. No właśnie, ale gadżet to takie dosyć szerokie określenie. To może coś... Zawęzimy? Ten konkurs zrodził się z tego, że przygotowując przetarg po prostu na gadżety promocyjne dla centrum, przeglądałyśmy masę katalogów i uznałyśmy, że jest tak, jednak powtarzalne są te gadżety, bo wiadomo, długopis, pendrive, no może jakaś ładowarka ekstra, może kubek, może koszulka. Jest tych gadżetów bardzo dużo, wybór jest bardzo szeroki, ale chciałyśmy, żeby dla Centrum Przemysłów Kreatywnych powstał gadżet zupełnie inny. Taki, którego nie ma w żadnym katalogu i taki, którego nikt nie będzie miał takiego samego, nie kupi z seryjnej produkcji. Dlatego postanowiliśmy zwrócić się właśnie do najbardziej kreatywnych osób na świecie, czyli do artystów, i poprosić ich, żeby poszukali takiej formy, która będzie z jednej strony artystyczna, kreatywna, a z drugiej strony formą użytkową stanie się, czyli gadżetem. No przedmiot codziennego użytku, który będzie mimo wszystko niezwykły. Myślę, że codziennego użytku, ale może niekoniecznie, a może taki przedmiot, który użyje się w jakiś sposób raz, dwa razy, ale który szpilki. Zmusi nas do czegoś. Ja optuję za szpilkami. Szpilki z logo centrum, ciekawe. Na pewno mamy szereg wymagań dotyczących tego gadżetu. Na pewno on sam musi zawierać na sobie logo Centrum Przemysłów Kreatywnych, więc większa liczba gadżetów, logosów, czyli na przykład logo Unii Europejskiej albo logo Akademii Sztuki w Szczecinie, czy logo Ministerstwa Kultury. Mówimy tutaj o logo Województwa Zachodniopomorskiego, o sponsorach tego projektu. Te logosy muszą się znaleźć na opakowaniu, bo to jest konkurs na projekt gadżetu wraz z opakowaniem. Projekty można składać do 13 lipca, czyli jest jeszcze troszeczkę czasu. Składa się je elektronicznie, czyli nie ma problemu z wysyłką albo z dostarczeniem tego projektu do Akademii. Wystarczy do godziny 20 13 lipca w formularzu rekrutacyjnym, który jest na stronie cpk.akademiasztuki.eu, zapisać swoje dane, przeczytać regulamin, zaakceptować, wysłać. Oczywiście mamy nagrodę. 2000 zł brutto dla osoby, która wygra ten konkurs, ale myślę, że nie pieniądze są tutaj najważniejsze. Najważniejsze jest to, że ten gadżet, który wygra, zostanie wyprodukowany, będzie też promowany, będziemy informować o tym, kto wygrał ten konkurs, kto zaprojektował ten gadżet i patrzymy w tę stronę, że Centrum Przemysłów Kreatywnych ma służyć studentom Akademii Sztuki w Szczecinie do współpracy z biznesmenami, z przemysłem kreatywnym w Szczecinie i w województwie zachodniopomorskim, czyli ma prowadzić do tego, żeby twórczość studentów w czasie już studiowania spotkała się z rzeczywistością, czyli została w jakiś sposób wykorzystana realnie w działalności przemysłów kreatywnych, przedsiębiorstw w branży przemysłów kreatywnych. I to samo stanie się w tym konkursie już. To będzie zapowiedź tego, co będzie robiło centrum. Chcemy, żeby spotkali się gdzieś studenci i artyści z przedsiębiorcami, żeby to wszystko zaczęło wpływać na rozwój województwa zachodniopomorskiego. No właśnie, powiedzmy coś więcej o samym Centrum Przemysłów Kreatywnych. Jak idą prace? Całkiem nieźle. To mówię z takim lekkim drżeniem, no bo właśnie. Terminy mamy straszliwie napięte. 9 miesięcy na zrodzenie się tego projektu. Zaczęliśmy w lutym, w tej chwili mniej więcej półmetek. Wiemy, że już wiele prac zostało zrobionych. Wszystko, co miało być wyburzone w budynku dawnego internatu Zespołu Szkół Medycznych, zostało już wyburzone. Wszystko, co miało być dobudowane, zostało dobudowane. Szyb windy, który jest wybijany w stropach i w ścianach tego budynku, dotarł już do trzeciego piętra, więc jeszcze tylko troszeczkę do samej góry zostało. Dach niemalże skończony, pokrycie dachu w tej chwili jest tworzone. Okna niemal wszystkie wstawione już nowe, także te wszystkie większe prace faktycznie zostały wykonane. Nie wspomniałam o jednej takiej rzeczy, która była dosyć kłopotliwa i dość barwna, bo w tym starym internacie, bo to jest budynek po internacie Zespołu Szkół Medycznych za Pałacem pod Globusem,
W tym starym internacie było tak, że łazienki były na półpiętrach, więc żeby pójść do łazienki trzeba było zejść po schodkach na półpiętro i dopiero miał się dostęp do sanitariatów. To jest oczywiście niezgodne z żadnymi dzisiejszymi normami. Musi być do sanitariatu luźny dostęp dla osób niepełnosprawnych, w związku z czym w całym tym pionie, w którym były sanitariaty, stropy były wyburzane. Trzeba było i przebudowane, łazienki zostały przeniesione pół piętra wyżej, tak żeby były na tym poziomie, na którym jest normalnie piętro. Już w tej chwili to wszystko zostało zrobione, w łazienkach są już wszystkie instalacje doprowadzane, także niedługo już będzie wprowadzane całe wyposażenie. Jeżeli chodzi o wyposażenie w ogóle centrum, to jesteśmy na etapie ogłaszania przetargów na umeblowanie, na sprzęt, oprogramowanie, także to wszystko już jest w toku i mam nadzieję, że nie zapeszę. Kiedy zobaczymy efekt końcowy? Zakładamy, że do połowy listopada zakończymy już wszystkie prace i umeblujemy ten budynek, wyposażymy i że będziemy mogli Państwa zaprosić na taki spacer po ukończonym już Centrum Przemysłów Kreatywnych, a tymczasem chyba mogę zdradzić, że już niedługo będziemy zapraszać dziennikarzy do odwiedzenia centrum w dzisiejszym stanie, tak żeby mogli Państwo zobaczyć i pokazać swoim widzom, jakie zmiany nastąpiły od tego lutego, kiedy wchodziliśmy do budynku całkowicie zniszczonego i naprawdę nieużytkowego. To, co najważniejsze, to tak jak mówię, dach, który wszystko było w porządku, nic, pogoda nam nie przeszkodziła, szyb windowy, te sanitariaty, które trzeba było przenieść, no i jednak parę ścian trzeba było wyburzyć, bo my całkowicie zmieniamy funkcję tego budynku. To był kiedyś internat, salki, w których panie miały swoje pokoje do spania, a teraz robimy tam 15 dużych, świetnie wyposażonych laboratoriów o bardzo zróżnicowanych funkcjach. Powiedzmy właśnie o tych laboratoriach, co tam się będzie znajdowało, czemu ma służyć Centrum Przemysłów Kreatywnych? 15 dużych laboratoriów, zaczynając od dołu te najcięższe rzeczy, czyli na przykład praca z kamieniem, z ceramiką, tam będzie najwięcej ciężkich transportów. Te poziomy minus 1 i minus 2 pod ziemią, to właśnie tam będą te najcięższe laboratoria, a im wyżej, tym mam wrażenie lżejsze tematy, aż do laboratorium virtual design albo laboratorium filmowego. Powstaje również laboratorium dźwięku, gdzie będzie można dokonywać profesjonalnej rejestracji utworów muzycznych, czyli na przykład będziemy mogli tam stworzyć płytę w naprawdę świetnie wyposażonym studiu. I co? Na przykład laboratorium tkaniny, laboratorium projektowania odzieży i butów. Dotykamy tak naprawdę niemal wszystkich gałęzi przemysłów kreatywnych po to, żeby przedsiębiorcy z tej branży, z miasta i z regionu mogli skorzystać z wiedzy naszych wykładowców, a nasi wykładowcy i studenci, żeby mogli współpracować z naszymi przedsiębiorcami. Centrum Przemysłów Kreatywnych ma służyć spotkaniom. Spotkaniom ludzi z ludźmi, i ma być tak wyposażone, żeby owoce tych spotkań łatwo było wyprodukować. Wszystkie te laboratoria mają służyć temu, żebyśmy mogli wyprodukować prototypy różnych przedmiotów, czy to właśnie gadżetów promocyjnych, czy prototyp jakiegoś ubrania, czy obuwia właśnie, po to, żeby sprawdzić, czy ten pomysł, który ma student, wykładowca, przedsiębiorca, sprawdza się, czy on pasuje przedsiębiorcy, czy można go wdrożyć do produkcji. Czyli przechodzimy od tego, że projekt powstaje na papierze w jakiś sposób, czy w komputerze wirtualnie i przenosimy go w jakąś rzeczywistość. Laboratoria pozwolą to zrobić. Ja kiedyś już chyba u Was opowiadałam o tym, jak przyszła do nas przedstawicielka pewnego przedsiębiorstwa i mówi, potrzebne mi jest opakowanie na moje kabelki, które sprzedaję. Jakbyście mi zaprojektowali fajne opakowanie. I my, owszem, możemy zaprojektować na papierze, a w momencie, w którym powstanie centrum, zaprojektujemy, stworzymy prototypy, zaprosimy panią na spotkanie i pokażemy, proszę bardzo, trzy pudełka, które jest bardziej funkcjonalne. I to jest właśnie to, w takim najprostszym ujęciu, do czego ma służyć centrum. Ma służyć spotkaniom artystów, przedsiębiorców, studentów, wykładowców, absolwentów, którzy wchodzą na rynek pracy, którzy być może tworzą swoje przedsiębiorstwa, po to, żeby branża przemysłów kreatywnych miała szansę się rozwinąć, żebyśmy mogli razem prowadzić prace badawcze, rozwojowe, artystyczne, naukowe, a w efekcie tworzyć przedmioty, które będą przedmiotem sprzedaży tak naprawdę lub będą służyły biznesowi. Przypomnijmy o konkursie jeszcze. Konkurs na gadżet dla Centrum Przemysłów Kreatywnych ma być przede wszystkim kreatywny. Musi być, tutaj taka ważna rzecz, gadżet musi mieć pozytywny wydźwięk.
i musi mieć wydźwięk jakby w jakiś sposób zbliżony do tematu Centrum Przemysłów Kreatywnych. Najprościej rzecz ujmując, nie wiem, może dam przykład. Oglądaliśmy ostatnio piękne pendrive'y i wszystkich z grupy ludzi, którzy oglądali te pendrive'y, zachwycił pendrive, który był jednocześnie otwieraczem do butelek. I wszyscy mówią, taki zamówmy. A ja mówię, nie, my jesteśmy uczelnią publiczną, nie możemy zamówić otwieracza. No tak. Najprostszy w świecie błąd w przekazie. Takich błędów musimy unikać. Gadżet, który będzie zaprojektowany dla Centrum Przemysłów Kreatywnych, ma się przekazać z kreatywnością, z młodością, z przedsiębiorstwami, z branżą kreatywną, z niczym innym. To jedna rzecz. Druga rzecz, trzeba patrzeć, żeby jednak logotypy na tym gadżecie mogły się znaleźć, chociaż te minimum wymagane, a na opakowaniu reszta logotypów, które są konieczne, bo mamy sponsorów, którym musimy podziękować właśnie poprzez ten gadżet. Także to jest ważne. Ważne jest to, żeby projektując gadżet myśleć też o tym, żeby on był możliwy do produkcji. To znaczy, już podpowiadam, nie wklejamy tam diamentów. Żeby nas było stać na produkcję. Żeby nas było stać na produkcję, chociaż setki egzemplarzy tego gadżetu, żebyśmy mogli przekazać go naszym najważniejszym kontrahentom. A co jeszcze? No, przede wszystkim i złożyć ten projekt do 13 lipca, nie zapomnieć. Tutaj na szczęście odpada temat wysyłania pocztą, jest to forma elektroniczna na stronie cpk.akademiasztuki.eu. Można się zarejestrować, tam jest formularz, tam jest cały regulamin, polecam przeczytać regulamin. No i najlepszy gadżet zostanie wyprodukowany, zwycięzca dostanie nagrodę, ale będzie też autorem wyprodukowanego i rozdawanego i powszechnie promowanego gadżetu promującego Centrum Przemysłów Kreatywnych. To porozmawiamy teraz o tych, którzy no niestety na konkurs się nie załapią, bo nie spełniają najważniejszego kryterium, czyli nie są studentami ani absolwentami uczelni artystycznych. Właśnie, o kandydatach. Dziś kończycie pierwszy etap rekrutacji, dobrze mówię? Kończymy pierwszą rekrutację. Właściwie ostatni etap w tej chwili następuje, ponieważ do dzisiaj, do godziny 16, więc termin już minął, kandydaci na studia mogli składać dokumenty. Czyli te osoby, które zarejestrowały się w terminie, złożyły opłatę, przyszły na egzamin, zdały ten egzamin, dowiedziały się, że zdały, jaką mają liczbę punktów. W tym do dzisiaj mogli składać swoje dokumenty, w tym świadectwa maturalne. No i niestety wiemy, że kilku osobom to świadectwo maturalne jeszcze nie zostało dane, może po poprawkach się uda, a wiem, że te osoby bardzo ładnie zdały egzaminy praktyczne, także tutaj widać właśnie ten rozdźwięk. Ja może przypomnę, że u nas na uczelni nie liczy się tak bardzo średnia z matury, liczy się przede wszystkim wynik z egzaminu praktycznego, ale maturę trzeba mieć. Jest to 5% zaledwie ze 100 punktów, jakie kandydat może uzyskać, ale to jest te niezbędne 5%, które trzeba mieć. Trzeba mieć maturę, bo to są studia wyższe jednak. Także wiemy też, że część osób nie złożyła dokumentów w terminie. Dzisiaj były telefony, czy przedłużymy ten termin, czy nie przedłużymy. Nie przedłużymy, ale będzie druga rekrutacja, więc będzie jeszcze druga szansa. Będzie można podejść drugi raz. W tej chwili nie mogę powiedzieć jeszcze, na jakie kierunki będzie rekrutacja, ponieważ dowiemy się tego tak naprawdę w kilku najbliższych dniach. Jutro zbiera się komisja rekrutacyjna, przejrzy wszystkie dokumenty, sprawdzi wszystkie punktacje, czy wszystko zostało dobrze zliczone i dopiero wtedy będą komunikaty komisji na temat tego, na które kierunki będziemy jeszcze rekrutować. Ilu chętnych, możemy zdradzić, ilu chętnych było na studiowanie w Akademii Sztuki? Było około 480 chętnych, mam nadzieję, że teraz, tak, 489 chyba chętnych na studia w Akademii Sztuki w Szczecinie na 250 miejsc, więc jakby tych chętnych początkowo było całkiem sporo i mieliśmy już taką nadzieję, że uda się bez drugiej rekrutacji w tym roku, ale wygląda na to z tych danych statystycznych, no i z tych kilku informacji, które do nas po drodze dotarły, że jednak nie zapełnimy tych miejsc w 100%. Ale to jest szansa dla spóźnialskich. To jest szansa dla spóźnialskich, to jest szansa dla tych, którzy być może nie mieli odwagi w pierwszej rekrutacji złożyć dokumenty na studia artystyczne, bo to są jednak bardzo szczególne studia, albo szansa dla tych, którzy się wahali, czy Szczecin, czy inne miejsce. Zapraszamy. Szczecin, świetne miejsce do studiowania, piękne akademickie miasto. Akademia Sztuki w Szczecinie, jedyna wyjątkowa uczelnia tego typu w Polsce, bo to jest taka Akademia Muzyczna i Akademia Sztuk Pięknych w jednym. Czyli zapraszamy wszystkich chętnych, trzymamy kciuki za tych
którzy muszą wziąć udział jeszcze raz w rekrutacji. I zapraszamy do śledzenia naszej strony, bo druga rekrutacja będzie ogłoszona prawdopodobnie w drugiej połowie lipca. Będziemy wtedy informowali, na jakie kierunki będziemy rekrutować i ta druga rekrutacja będzie otwarta na pewno do końca sierpnia, w sensie rejestracja elektroniczna do końca sierpnia, a we wrześniu dodatkowe egzaminy wstępne i wtedy jeszcze czas na złożenie dokumentów. Także i jest ten czas, warto śledzić stronę Akademii Sztuki w Szczecinie. Ci, którzy jeszcze się nie dostali, to mają szansę na drugie podejście. A zapraszała Agnieszka Lisowska z Akademii Sztuki w Szczecinie. Dziękuję pięknie za rozmowę. A ja zapraszam na serwis informacyjny, po którym wracamy z kolejnymi gośćmi.